啊，你好，酒啊加忙。酒啊加忙。对。Chcesz importować produkty i usługi z Chin, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Skorzystaj z usług Smart China, specjalistów w zakresie importu i eksportu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, ja nazywam się Damian Chen, a oglądają Państwo kanał o Chinach, o moim życiu w państwie środka. Od jakiegoś czasu prowadzę na kanale segment motoryzacyjny, czyli pojawiają się raz na jakiś czas filmiki związane z chińską motoryzacją. I dzisiaj jakże motoryzacyjny temat, czyli po ile chińska benzynka? Zacznijmy może od szokującej informacji. Otóż proszę Państwa, Chińczycy nie jeżdżą na gazie. Nie ma LPG. Panie, jak żyć, prawda? Jest to szaleństwo, ale i również kłamstwo. Dlatego, że rzeczywiście nie ma LPG, ja przynajmniej nie spotkałem, nie znalazłem też takich informacji w internecie, ale za to w niektórych miastach taksówki oraz autobusy jeżdżą na gazie ziemnym. Na gazie CNG, to jest skompresowany gaz ziemny, lub na gazie ziemnym w postaci płynnej, czyli LNG. I te wspomniane taksówki i autobusy tankują gaz w swojej centrali. Nie ma czegoś takiego jak publicznie dostępna stacja gazowa. Nie ma również, ja przynajmniej nie spotkałem, czegoś takiego jak zainstalowana butla w samochodzie prywatnym. Teraz jak się zastanawiam, to jeszcze przypomniało mi się, że są ciężarówki również z butlą LNG. Gdzieś widziałem na ulicy i widziałem również takie oferty w internecie. To muszą być przewoźnicy, którzy mają również własne stacje. LNG, czyli ten gaz w postaci płynnej, tam w temperaturze chyba minus 50 stopni jest przechowywany, ale dzięki temu, że jest w postaci płynnej, to tego gazu jest naprawdę bardzo dużo. Także domyślam się, że one po takim jednym załadowaniu mogą kawał drogi jechać z tymi kontenerami, bo są takie ciężarówki, które właśnie, do których można podczepić naczepę. Musiałem wyjść na zewnątrz, ponieważ robi się ciemno. W Chinach najpopularniejsze paliwo jest 92 i 95 oktanowe. Na wielu stacjach w dużych miastach możemy spotkać 95, poza tym oczywiście jest również diesel. Wydaje mi się, że widziałem gdzieś w Chinach 9.1 i 9.3, aczkolwiek jak przeszukiwałem internet przed chwilą, aby sprawdzić aktualne ceny paliw w całym kraju, to nie znalazłem takich jednostek. Być może widziałem takie paliwo w innym kraju azjatyckim. Myślę, że warto dodać, że Chiny to też nie jest jedyne państwo na świecie, które ma w swojej ofercie paliwo o ilości, innej ilości oktanów od tego, które znamy w Polsce. Na przykład Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych podstawą jest benzyna 88-oktanowa. Następnie mamy klasę średnią od bodajże 89 do 90 oktanów i klasę premium od 91 do 94. A więc z amerykańskiej perspektywy patrząc, polska bieda leje klasę premium. Jeszcze w temacie oktanów pokażę Wam jedną ciekawostkę. Tutaj przepraszam, że tak trzęsę. To jest mój samochód. I zauważcie, że przy wlewie paliwa jest oznakowanie z sugerowaną ilością oktanów, czyli auto jest zestrojone na paliwo 92-oktanowe. Myślę, że warto to sprawdzić, jak nie, to być może w instrukcji możecie znaleźć taką informację. Ja pamiętam, jak... Oj, przepraszam, tutaj kabel od mikrofonu. Pamiętam, jak oglądałem jeden filmik na kanale motoryzacyjnym Zachar Off. Fantastyczny kanał, polecam, jeżeli jeszcze nie znacie. No w jednym odcinku właściciel pięknego tej klasy premium bodajże Jaguara przedstawiał właśnie swój samochód, opisywał go, jak go sprowadził ze Stanów Zjednoczonych. No i podzielił się taką ciekawostką, że oczywiście kto bogatemu zabroni zatankować dobre paliwo,
Launa Bogato 9.8, co doprowadziło do uszkodzenia samochodu, dlatego że samochód podzespoły, ja nie pamiętam, która to część samochodu, no strzelam, że silnik po prostu nie był zestrojony na przyjęcie takiego paliwa wysokooktanowego. Nie wiem, dlaczego samochody prywatne w Chinach nie jeżdżą na gazie. Być może dlatego, że ceny elektryków oraz samochodów o napędzie hybrydowym są coraz niższe, te auta są coraz bardziej przystępne cenowo. Ale wracając do benzynki, jest tańsza niż w Polsce, ale tania jak woda to nie jest. Przejdźmy zatem do ceny benzyny oraz diesla, ponieważ większość z Was pewnie czeka właśnie na tą informację. Pozwólcie, że spojrzę na karteczkę. Słuchajcie, 9.2, 92-oktanowa benzyna, najbardziej popularna w Chinach, waha się w cenie aktualnie od 5,5 juana do 6 chińskich juanów. Ile to jest w złotówkach? Kiedyś tak, aby otrzymać jakąś cenę poglądową, zawsześmy przeliczali na pół, jednak dzisiaj spojrzałem na kurs dokładnej waluty i wedle aktualnego kursu są to 3 zł do 3,30 za litr 9.2. Następnie 9.5 waha się w Chinach, mówię waha się, ponieważ ceny się różnią w zależności od tego, czy znajdujemy się na wsi, czy w mieście, różnią się pomiędzy regionami. Waha się od 9.5 od 3,30 zł do 3,80 zł za litr. No i 9.8, 3,80 do 4 zł. Jeszcze może podam cena diesla. Diesel oczywiście jest tańszy. 2,80 do 3 zł. Proszę Państwa, i być może zastanawiacie się nad tym, co znajduje się w cenie tegoże paliwa, w cenie detalicznej. Ja znalazłem takie informacje i teraz Wam na szybko odczytam. 12,3% zarabia stacja benzynowa, czyli to jest dochód stacji benzynowej. 2,72% to jest logistyka stacji paliw i koszty operacyjne. 0,31% zysk tradera, czyli, no nie wiem, importera być może. 4,18% to jest logistyka handlowa i znów jakieś koszty operacyjne tej logistyki. 39,48% obejmuje 6 różnych podatków państwowych. 2,38% to jest zysk rafinerii. Nie wiem, dlaczego jest to wpisane w tą cenę detaliczną, no ale taką rozpiskę znalazłem. 2,4% koszty przetwarzania rafinerii. I na koniec 36,5% to są koszty surowców. I w tym miejscu, proszę Państwa, zakończymy ten odcinek. Miał być jeden długi odcinek, ale uznałem, że podzielę go na kilka krótkich, także możecie się spodziewać w najbliższym czasie kolejne odcinki dotyczące właśnie tej tematyki paliwa w Chinach. Jeżeli to Was interesuje, to pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, walnąć koniecznie ten dzwoneczek obok. Napiszcie może jakiś komentarz ciekawy albo byle jaki, każdy komentarz się liczy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zajdzień. Proszę Państwa, po drodze do domu zauważyłem, że jedna ze stacji benzynowych oferuje dzisiaj 92-oktanową benzynę jeszcze taniej niż Państwu podawałem, dlatego że podawałem ceny od 5,5 juana, natomiast tutaj mamy 5,37, czyli jeszcze taniej. Jak również możecie zauważyć, ta stacja nie posiada 9.8. Zostawię to zdjęcie na jakieś 2 minutki, aby materiał ten dobił do 10 minut. Ponieważ filmy powyżej 10 minut są troszeczkę lepiej promowane na platformie YouTube, a jak być może Państwo wiedzą z poprzednich materiałów, mam już tą promocję bardzo ograniczoną w związku z tym, że wyłączono mi monetyzację. Także jeszcze raz dziękuję za wytrwanie do końca. Szerokości, zaijian.